Proszę Państwa, te bogate zbiory, które mamy w różnej formie, prędzej czy później siłą rzeczy, chociaż tam jednego znajomego, który powiedział, że nigdy do komputera nie siądzie i nie będzie tam wklepywał swoich danych, ale prędzej czy później taka chyba przyszłość czeka nasze dane. One będą w postaci cyfrowej. Żeby je w porządku, logicznie i efektywnie, ale też i efektownie uporządkować, musimy korzystać z programów genealogicznych. Czy na pewno musimy? No to też każdy musi sobie odpowiedzieć na to sam. Znam takich, którzy mają dane genealogiczne w komputerze, ale nie korzystają z programów genealogicznych, które są na rynku. Czy to darmowe, czy płatne. Po prostu uważają, że swój sposób, który wypracowali, no, jest lepszy. Ale mamy już wyświetlone. Drzewo genealogiczne, program, z którym na pewno Państwo się spotkali w takiej czy innej formie. Jest to produkt polski, wyprodukowany przez firmę PLSoft z Gdańska, a za chwilę pan Dariusz Stemski, właściciel tej firmy, no więc osoba jak najbardziej kompetentna w tych sprawach, opowie Państwu o najnowszej wersji drzewa genealogicznego. Proszę Państwa, pan Dariusz Stemski, firma PLSoft, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Tak jak co roku się tutaj spotkamy, właściwie też już jesteśmy z Państwem od 3 lat, staramy się za każdym razem przedstawić jakąś nowość, którą staramy się też co roku do programu wprowadzać. W tym roku pokazała się wersja mobilna drzewa genealogicznego. Mobilność tutaj traktujemy jako przenoszalność, tak? To znaczy jako taka wersja bardziej z angielskiego portable, czyli taka, która umożliwia nam jeżdżenie z danymi, które mamy ciągle przy sobie, po rodzinie i tam pracować bez konieczności używania własnego komputera. Ta wersja powstała praktycznie, no tak jak i większość rzeczy, które wprowadzamy w programie, bo jest ich blisko 90% na jakby zapotrzebowanie naszych użytkowników, tak? Tym samym chciałbym też tutaj, ponieważ mamy część użytkowników, którzy korzystają zarówno i z wersji stacjonarnej, jak i z wersji mobilnej, zaprezentować mniej więcej, czym się te wersje różnią, jaki jest, powiedzmy, zakres wykorzystania obu wersji. Jeżeli chodzi o wersję stacjonarną, to ci z Państwa, którzy korzystają z naszego oprogramowania, wiedzą, że działa on w systemie Windows. Od Windowsa, powiedzmy, że XP również, aczkolwiek ponieważ XP nie jest już wspierane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft, w związku powyższym mogą występować pewne problemy z działaniem nie tylko naszej, ale wielu, wielu aplikacji, które już po prostu pracują pod kontrolą tego systemu. W związku z tym możemy właściwie już powoli powiedzieć, że proponujemy jakby przenoszenie się od Windowsa 7 wzwyż, tak? Również z Windows 10. To jest dla wersji stacjonarnej. Instalacja tej aplikacji jest na dysku twardym komputera. Licencja jest dawana na użytkownika z możliwością instalacji do 3 komputerów w ramach gospodarstwa domowego. To jest taki ukłon też w stronę użytkowników, gdyż niejednokrotnie jest tak, że macie Państwo i komputer stacjonarny, na którym pracujecie, bo jest wygodniej, większy monitor, lepsza klawiatura, ale też trzeba gdzieś pojechać, no to trzeba by zabrać ze sobą laptopa na przykład, tak? Więc licencja, którą Państwo zakupujecie, jest uprawnia Państwa do instalacji do 3 komputerów w ramach gospodarstwa domowego. To gospodarstwo od razu tu chcę wyjaśnić, bo niektórzy się pytają, ale co to jest to gospodarstwo? Chodzi o to, że to są komputery należące do danego użytkownika. Krótko znajdujące się pod jednym dachem, tak? Nie jest to komputer cioci, córki, brata, który gdzieś tam już prowadzi własne gospodarstwo, tak? Tak należy rozumieć tą licencję, te 3 licencje w ramach gospodarstwa domowego. Program, jak i wszystkie dane znajdujące się w tym programie znajdują się na dysku twardym komputera. One są w pewien sposób jakoś tam zorganizowane, ale generalnie program nie wymaga działania internetu do poprawnej pracy. Żadne dane nie są również wysyłane do internetu, ani pobierane, tak? Wszystkie dane, właściwie takim administratorem danych jest użytkownik, czyli jesteście Państwo. Jak zniszczycie te dane, to je zniszczycie. Z naszej strony my zawsze możemy Państwu otworzyć licencję zakupioną, dać Wam instalator dla danej wersji, ale danych już Państwa nie mamy, tak? Więc o to trzeba dbać.
Tym samym właśnie należy wykonywać te kopie danych. Te kopie danych możemy robić albo z poziomu programu, albo z poziomu też jednej z aplikacji, którą zrobiliśmy, to dla użytkowników, którzy no nie do końca czują, jak zorganizować te dane na dysku, robiliśmy też taki program Archiwum DG, który umożliwia, który właściwie nawet wymusza tworzenie kopii danych na zewnętrznym nośniku, czyli nie na tym miejscu, z którego jakby korzystamy, tylko musi być to pendrive lub dysk zewnętrzny. Wersja przenośna, ta mobilna, również działa pod kontrolą systemu Windows. Charakteryzuje się tym, w przeciwieństwie do wersji stacjonarnej, że nie wymaga instalacji. Działa na dowolnym nośniku zewnętrznym. Ten nośnik zewnętrzny, czyli pendrive, dysk zewnętrzny, jego wielkość jest uzależniona praktycznie od zakresu plików multimedialnych, czyli zdjęć, skanów dokumentacji, które Państwo wrzucacie do programu. One jakby wymuszają rozmiar tego nośnika, tak? Jeżeli tych dokumentów jest dużo, to trzeba zawsze zaopatrzyć się o odpowiednio większy ten nośnik, o większej pojemności. I ten program, jak i dane również się znajdują na tym nośniku, czyli tutaj właściwie to jest to, co od początku, jakby od 10 lat, kiedy tworzymy oprogramowanie drzewo genealogiczne, jakby mieliśmy jedną zasadę, tak? Żeby te dane były zawsze w posiadaniu użytkownika, tak? Też tutaj w tej wersji, na nośniku, czyli na pendrive'ie, również te dane się znajdują u użytkownika. Z tym, że nie na dysku twardym, a na pendrive'ie, tak? Licencja. Tutaj nie ma sensu mieć dwóch, trzech licencji w ramach gospodarstwa, ponieważ jest, cały program jest uruchamiany, wszystko się znajduje na pendrive, w związku z tym nie ma znaczenia, do którego z komputerów Państwo podłączycie ten program, tak? Ten nośnik, na którym znajduje się program. Więc tym samym też nie ma sensu jakby licencjonować na więcej niż jednego użytkownika. Kopia danych jest o tyle prostsza, że wystarczy zrobić kopię nośnika, tak? Aby mieć skopiowany cały program plus dane na nim się znajdujące. Więc to też nie wymaga to jakichś specjalnych zabiegów przez użytkownika, uruchamiania jakichś specjalnych funkcji, pamiętania o kopii danych, no pamiętanie może tak, ale nie wymaga jakby od użytkownika jakichś specjalnych, używania specjalnych funkcji, aby wykonać kopię danych. Ważne tutaj też jest to, że przy okazji robienia tej kopii danych robimy kopię i programu, i licencji, i zarazem wszystkich plików multimedialnych, które są podłączone do programu. Czyli praktycznie jest to taka całościowa kopia programu, tak? No i ta mobilność. Ta mobilność oznacza to, że wystarczy praktycznie nośnik, dostęp do dowolnego komputera z systemem Windows, aby program grało. Jest to idealne rozwiązanie właściwie dla użytkowników, którzy, no, do tej, właściwie alternatywa dla użytkowników, którzy mieli licencję na laptopie i musieli z tym laptopem gdzieś jeździć, tak? Jeżeli wiecie Państwo, że jedziecie do rodziny, która ma komputer, no a dzisiaj, na dzień dzisiejszy myślę, że to jest raczej duże prawdopodobieństwo, że większość rodzin, gdzie Państwo odwiedzacie, posiada komputer, więc możecie praktycznie mieć cały program, zabrać ze sobą tylko nośnik, tak? I tam normalnie działacie, tak jakbyście działali na zwykłym komputerze stacjonarnym. Tutaj pozwoliłem sobie jakby tak go zestawić, mniej więcej zakres funkcji, takie właściwie porównanie dwóch wersji. System operacyjny jest bez zmian, tak? Czyli tak jest wymagany Windows. Jeżeli chodzi o instalację, no na komputerze stacjonarnym czy tam na laptopie wymaga pewnych zabiegów, tak? No bo trzeba tą płytkę włączyć albo plik instalacyjny pobrać z internetu, trzeba tam parę razy przeklikać, żeby zainstalować program. Czyli jakąś tam umiejętność trzeba mieć, podstawową, ale trzeba mieć. W wersji na nośniku, na pendrive'ie nie ma takiej potrzeby, ponieważ program się nie instaluje, tak? Program jest na nośniku. Jeżeli chodzi o mobilność, ten jeden plusik tutaj w wersji stacjonarnej oznacza to, że Państwo macie laptopa, tak? No to jest jakaś tam mobilność, tak? Można powiedzieć, że z tym laptopem można gdzieś pojechać, więc powiedzmy, że jakiś zakres funkcjonalności, jeżeli chodzi o mobilność, jest tutaj jakby zachowany. Organizacja danych. Dlaczego tu są jakby więcej przemawia na korzyść wersji stacjonarnej? Wiąże się to z tym, że na pendrive'ie dajemy już Państwu przygotowany cały katalog, w którym znajdują się wszystkie dane, które powinny być i one są ułożone jakby przez nas, tak aby on działał poprawnie przy każdym uruchomieniu z pendrive'a program. Więc tu jakby Państwo nie macie wpływu na to, że sobie podtworzycie w ramach pendrive'a własne sobie podkatalogi, własne jakieś zbiory, na przykład chcecie zdjęcia od dziadków i sobie robicie katalog o nazwie dziadek,
Na komputerze stacjonarnym tak możecie zrobić. Tak, tam wrzucić sobie zdjęcia, a następnie je podłączyć do programu. W wersji pendrive'owej już tak nie możecie zrobić. W wersji pendrive'owej tylko wskazujecie, że chcecie podłączyć dany plik, a resztę, gdzie on się znajdzie, to już my jakby organizujemy. Co za tym idzie, jakby ta organizacja danych, jeżeli ktoś lubi, bo mamy takich użytkowników, którzy lubią sobie jakby tam pogrzebać, sobie we własny sposób jakby uporządkować te dane genealogiczne, własne katalogi, pod foldery pozakładać na dysku, według własnych nazw, według własnych jakichś tam filozofii, organizacji. No to dla nich jakby wersja stacjonarna jest bardziej użyteczną wersją, tak? Tutaj w wersji pendrive'owej jakby nie ma tej możliwości, żeby Państwo sobie tam wewnątrz tego pendrive, wewnątrz naszego katalogu, z którego jest odpalany program, sobie dokonywali własnych zmian. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to tutaj jest... No komputer stacjonarny jest jakby, no nie ma co mówić, tak? Tutaj to jest to, na co też uczulamy każdego użytkownika. Jeżeli wszystko wrzucimy na pendrive'a i zaczniemy korzystać tylko z pendrive'a, to w razie zagubienia tego pendrive'a nie ma nic, tak? No, tak jest. W razie zniszczenia pendrive'a też nie ma nic. Tracimy wszystko, całą naszą pracę, wszystko, co żeśmy zgromadzili. W wersji stacjonarnej, no takiego niebezpieczeństwa, no można powiedzieć, nie ma, tak? Jedyną takim poważnym niebezpieczeństwem to jest awaria komputera, tak? Ale robienie kopii wówczas Państwa powinno zabezpieczyć przed ewentualną utratą danych. W wersji pendrive'owej, no oczywiście kopię też trzeba robić, tak? Jeżeli macie Państwo skopiowanego pendrive'a jednego, potem robicie sobie drugiego, czyli jeden do jednego kopiujecie, również macie to bezpieczeństwo w jakiś sposób też zapewnione, ale no jednak, no trzeba jakby tutaj no mieć na uwadze to, że wersja pendrive'owa jest wersją mniej bezpieczną z punktu widzenia właśnie tej utraty ewentualnej danych i zniszczenia. Pendrive'y szybciej się Państwo zniszczą niż dysk twardy komputera. Mogą się zniszczyć. Funkcjonalność. Co do zasady, oba programy mają tę samą funkcjonalność z wyłączeniem tych, które odpowiadają jakby za ich właśnie, za ich wykorzystanie. Dlatego są tutaj dwa plusiki wersji mobilnej, gdyż nie ma sensu robić kopii danych, bo w programie wersji stacjonarnej macie Państwo do dyspozycji narzędzia do tworzenia kopii danych. W wersji pendrive'owej tego nie ma, dlatego ta funkcjonalność jest troszkę mniejsza. Nie ma również jeszcze jednej funkcji, którą wykorzystujecie Państwo w wersji stacjonarnej. Jest to aktualizacja, jeżeli przenosicie dane multimedialne z jednego miejsca na drugi w wersji oczywiście stacjonarnej na różnych folderach, wówczas macie takie narzędzie jak aktualizacja łączy do plików multimedialnych w grupie narzędzia. I tej funkcji również nie ma w pendrive'ie, ponieważ tak jak powiedziałem, tą organizacją plików na pendrive'ie zajmujemy się my, tak? Jako producenci, tak? Czyli tutaj jakby Państwo nie macie możliwości sobie zmieniać na przykład zdjęć i przenosić w ramach tego folderu. To jest jeżeli chodzi o tą funkcjonalność. Poza tym wszystkie funkcje są praktycznie zachowane, tak? Teraz pozwolę sobie Państwu tutaj, jak co roku, spróbuję zaprezentować, jak to mniej więcej działa. Tak, na początek przypomnę wersję stacjonarną, jak wygląda. No więc tutaj mam zainstalowaną wersję stacjonarną, czyli tu wszystkie dane znajdują się na komputerze. Tak, tutaj mamy akurat ten widok, powiedzmy, osób. Mamy 500 osób. Mamy związki, czyli tutaj Państwo, którzy korzystacie z aplikacji, wiecie, jak to mniej więcej tutaj wygląda, jest zorganizowane, tak? Mamy tutaj właśnie, to są te dwie funkcje, o których mówiłem, które różnią tą wersję stacjonarną od mobilnej. Jest to, że mamy w grupie plik, twórz kopię zapasową pliku i kopiuj wszystkie dane do folderu. I to są te narzędzia, których nie ma w wersji pendrive'owej ze względu na to, że ona jest niepotrzebna. Niepotrzebne są te funkcje. I tą drugą zasadniczą funkcją jest w grupie narzędzia aktualizacja łączy do plików multimedialnych. W momencie, gdy przenosicie Państwo sobie zdjęcia na dysku, robicie własną reorganizację, należy użyć tego narzędzia, żeby program jakby zobaczył te dane multimedialne od nowa, tak? Bo się znalazły w nowych ścieżkach u Państwa na komputerze. I tego nie ma, tak? Również w wersji mobilnej. Teraz tak, ci z Państwa, którzy od nas zakupują wersję mobilną, otrzymacie od nas taki katalog spakowany, który należy umieścić na pendrive'ie. Czyli sobie Państwo wrzucacie pendrive'a do komputera i kopiujecie, to jest plik spakowany, należy go rozpakować i te pliki dostajecie od nas o taki folder, DG Mobile,
I ten folder zawiera dane przez nas właśnie przygotowane. I chodzi o to, że tych danych Państwo już nie możecie zmieniać. Nie możecie sobie własnych zdjęć dodawać. Jakby ten folder nie powinien być przez Państwa zmieniany. Bo jak zmienicie, dodacie, to program po prostu nie będzie widział tych zdjęć, tak? Wszystko musi się odbywać z poziomu aplikacji uruchamianej z pendrive'a, żeby to wszystko działało poprawnie. I teraz ten folder po rozpakowaniu, czyli DG Mobile, wgrywacie Państwo sobie na pendrive'a. Ja go sobie tutaj wgrałem na dysk twardy komputera, bo też tak można zrobić, właśnie dlatego chciałem też Państwu pokazać, jak można korzystać z jednych i z drugich jakby rozwiązań jednocześnie, bo to też są takie pytania, bo część użytkowników ma teraz wersję stacjonarną, a część ma wersję mobilną. Teraz się pytają, no tak, ale jak pojadę gdzieś do rodziny, jak tutaj teraz te dane przerzucić znowu, tak? Bo tam sobie uzupełniłem na tym pendrive'ie, no i teraz chcę mieć te same dane tutaj. No przecież nie będzie od nowa wklepywał jakby tych danych, to tam uzupełnił. Zresztą no przy dużej zakresie i zmian, no to praktycznie byłoby to niemożliwe. A robienie z kolei jakiegoś takiego narzędzia do sprawdzania, co się zmieniło, no to jest takie karkułomne trochę wyzwanie w związku z powyższym. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Po pierwsze, jeżeli mamy wersję stacjonarną mobilną, możemy się pierwszym takim sposobem dobrej synchronizacji danych jest, paradoksalnie powiem tutaj, pozbycie się wersji stacjonarnej, tak? Wówczas, bo przecież jakie to ma znaczenie dla Państwa, czy ja pendrive'a uruchomię u rodziny, czy u siebie na komputerze, tak? No, praktycznie nie ma żadnych znaczenia. Czyli nie mam wersji w ogóle zainstalowanej na komputerze, a korzystam tylko z pendrive'a, tak? Czyli jadę do rodziny, uzupełniam dane, odpalam program z pendrive'a, przyjeżdżam do domu, to nie siadam i odpalam tutaj ten skrót, którym mam zainstalowany program, tego programu po prostu nie mam, tak? Wkładam pendrive'a i znowu z niego uruchamiam i sobie działam dalej na nim, tak? Czyli to jest pierwszy sposób. Drugi sposób, teraz ja to Państwu pokażę, to jest ten jakby katalog, który Państwo macie jakby na pendrive'ie. Po uruchomieniu tego programu, czyli teraz, chcąc działać na wersji na nośniku, musimy uruchomić plik znajdujący się na pendrive'ie start.dg, tak? Po jego uruchomieniu, w tej chwili już nie działam na komputerze, tak? Działam na katalogu na pendrive. Proszę zobaczyć, nie mam żadnych danych. Taki też stan macie Państwo na początku. W komputerze stacjonarnym pokazałem, mamy tam ileś danych, na pendrive'ie nie mam nic, no bo tych danych tam nie ma. W związku z powyższym zrobiliśmy tutaj taką funkcję dla Państwa, którzy chcieliby przenieść dane z wersji stacjonarnej na pendrive'a, ale tę czynność należy wykonać tylko raz. Jest. Raz, to znaczy raz w sensie takim, że jak już potem Państwo zaczniecie poprawiać dane, to żeby już drugi raz tego nie robić, bo jakby przywrócicie ciągle z wersji stacjonarnej, tak? Czyli taka jednorazowa czynność. Chcę się przenieść na razie na wersję pendrive'ową, wówczas robię coś takiego. Biorę plik, importuj dane do wersji mobilnej. Uruchamiam tę funkcję, wskazuję plik z bazą danych, znaczy z danymi do programu drzewo genealogiczne znajdujące się na dysku twardym komputera, bo pendrive'a włożyłem do komputera oczywiście, gdzie mam wersję stacjonarną. Wskazuję ten plik, wczytuję go. Tu należy zwrócić na jedną kolumnę, taka najważniejsza, to jest status. Jeżeli coś tu się pojawi, to prawdopodobnie nie macie jakiegoś pliku Państwo, na przykład zdjęcia w wersji stacjonarnej, gdzieś zostało przeniesione właśnie albo niezaktualizowane. Jeżeli ta lista jest pusta lub no wiecie, że czegoś tam nie macie, to tu przy danym zdjęciu, w danym pliku pokażę Wam, że czegoś nie ma. Robimy funkcję importuj dane. W tym momencie wszystkie dane z wersji stacjonarnej, ja właśnie teraz to robię. Tak jak wgrywał to na pendrive'a w tym momencie. Naczytuję. I należy jeszcze raz uruchomić wersję pendrive'ową, tak? Czyli teraz, czyli tą wersję znowu jeszcze raz. Czyli uruchamiam start DG BAD. Po uruchomieniu. Proszę zobaczyć, mam już tutaj 500 osób, czyli wszystkie osoby, związki, zdjęcia, które są. O. Wszystko w tej chwili używam jakby na pendrive'ie, znaczy na tej wersji mobilnej. Działam tak, jakbym działał teraz na wersji stacjonarnej. Chcę dodać kogoś nowego, edytować. O, tu widać, że się wszystko wyświetla. Działam. Chcę coś zmienić. Zmieniam. I w tej chwili funkcjonalność Państwu się już nie różni, jakby, tak? Jeżeli teraz chciałbym wykonać taką operację, to jest ten pierwszy sposób, powiedziałem, no najprostszy. Odpalam wszystko z pendrive'a, jadę do rodziny z pendrive'a, działam u siebie w domu z pendrive'a. To jest ten pierwszy sposób.
No on ma tą zaletę, że nie musicie Państwo praktycznie tutaj żadnych ruchów innych robić, niż to, że włożyć tego pendrive'a na komputer stacjonarny. Ale możecie Państwo również zrobić taką rzecz, że wyjeżdżając gdzieś, i teraz powiedzmy, że działałem na tym pendrive'ie. W momencie, gdy przyjechałem do domu, tutaj sobie to zmieniłem, wystarczy ten katalog DG Mobile, który znajduje się na pendrive'ie, przekopiować w dowolne miejsce dysku twardego komputera, na C, na pulpit, gdziekolwiek, i wówczas, po przekopiowaniu, załóżmy, że tą czynność tutaj wykonałem, uruchamiamy nie program z wersji stacjonarnej, tylko tak samo, jakby, czyli tak jak ja teraz robię cały czas Państwu na prezentacji, ja nie włożyłem tu pendrive'a, ale to jest właściwie to samo. Tak? Czyli w tym momencie jakby katalog, czyli pendrive'a przerzucam znowu na dysk twardy i z niego, z tego katalogu uruchamiam ponownie aplikację DG Start, ta, która jest tutaj jakby przypisana do pendrive'a. I w tym momencie znowu poprawiam dane, teraz dane znajdują się już na dysku twardym komputera, tak? Bo pendrive'a nie włożyłem, ja go tylko skopiowałem katalog, wyjąłem pendrive'a i sobie działam jakby na komputerze na dysku twardym. I teraz znowu chcę gdzieś pojechać, to co robię? Biorę katalog cały DG Mobile i znowu z powrotem przekopiuję sobie na dowolnego pendrive'a i jadę. Uruchamiam tam z pendrive'a program, poprawiam dane, przyjeżdżam, znowu teraz wkładam pendrive'a na komputer stacjonarny, zaznaczam katalog DG Mobile znajdujący się na pendrive'ie i przekopiowuję sobie na dysk twardy komputera. I sobie dalej działam, tak? Jeżeli nie chcecie Państwo wykonać tej czynności wkładania i wyjmowania tego pendrive'a oczywiście, tak? Ale tutaj to Wam, po pierwsze, ta operacja ma jedną zaletę, tak? Że zawsze zrobicie kopię danych. Zawsze jedna jest na pendrive'ie, a druga jest na dysku twardym komputera w tym momencie. Ale programu nie uruchamiamy tutaj ze Start, pulpitu, tylko uruchamiamy go z katalogu, który żeśmy sobie skopiowali z pendrive'a, tak? Wtedy macie zawsze gwarancję tego, że te dane wam się nie rozjadą, tak? Że część danych mam innych na pendrive'ie, inne na komputerze stacjonarnym. I to jest, jeżeli chodzi o taką funkcjonalność, właśnie różnicę pomiędzy tymi wersjami, no chyba wyczerpałem tutaj ten zakres jakby podstawowych różnic pomiędzy jedną a drugą wersją aplikacji. Jeżeli byście mieli Państwo jakieś pytania, to albo zapraszamy. Tak, może tak? Może się tak. Nie, ja rozumiem, tylko znaczy tak, bo tak, nie wiem, jak tam ramy czasowe są takie, żeby tutaj. I tak, powiem tak, no, żeby zaprezentować ten program, musiałbym tutaj pewnie. To ja mogę tylko przez 10 minut, ja mogę tylko zasygnalizować podstawowe funkcje. Ewentualnie może do tej części najpierw, jak ktoś ma jakieś pytania, to może najpierw to wyczerpiemy, a jak zostanie nam trochę czasu, to pokażę podstawowe elementy, tak? Tak? Pamięci, no to proszę zobaczyć. No to wiem, ile to zajmuje. Na przykładzie 500 osób, ja zobaczę, ile tutaj jest, zobaczymy razem. Odpalam teraz program z pendrive'a, tak? Mamy tak, 500 osób, mamy 154 związki i to, co nas najbardziej interesuje, to są te multimedia, tak? Mamy ich 164, zdjęcia, skany i tym podobne, tak? Tak, mówię o takiej skali w tej chwili, tak? Ile teraz to wszystko razem zajmuje? Zamykamy, wchodzimy sobie w ten katalog, zamknę, już mówię, prawy przycisk myszki, właściwości. No proszę zobaczyć. 100 mega, tak? No, 100 megowego Państwo pendrive'a nie kupicie, tak? No najmniejszy to jest 4 giga, tak? No to może powiem, jak przy okazji właściwie, może jeszcze do tej części jakby były pytania, a to pokażę przy tej funkcjonalności, tak? Nie. No właśnie, to jest to, co ja powiedziałem. Nie ma sensu jakby importować dane w jedną, w drugą stronę, tak? Z tego względu, że na wersji stacjonarnej po prostu wkładacie Państwo pendrive'a do komputera i sobie na nie pracujecie, tak? I macie zawsze dane tylko na pendrive'ie, nie macie w ogóle na dysku twardym. Lub ten drugi sposób, o który powiedziałem, nie ma importu danych, tak samo nie ma kopii, przekopiowujecie całą zawartość katalogu DG Mobile, który znajduje się na pendrive'ie, na dysk twardy komputera i z niego uruchamiacie plik DG Start, tak? I w tym momencie jakby nie ma potrzeby, bo dane tu i tu są zawsze takie same, tak? W tym momencie. Nie ma sensu jakby robić narzędzi, bo one byłyby nadmiarowe, tak? One są niepotrzebne wówczas. Albo decydujecie się według pierwszego sposobu Państwo, że pracujecie tylko na pendrive'ie. I tu taka uwaga od razu może powiem.
może nawet nie powinien być pendrive. Ja proponuję od razu pomyśleć o dysku zewnętrznym, tak? Ale nie ze względu na pojemność, tak? Bo jak widzicie Państwo, wcale to nie jest jakoś tam pamięciożerne, tak? 100 mega przy dysku 4 giga, no to, a jest to 500 osób, no jeżeli na Państwo przemnożycie sobie, załóżmy to wszystko, że macie razy 10, tak? Czyli nie macie 500 osób, a macie 5000 osób. Macie związków 1500 i macie zamiast 100 plików, 1000 plików. No to jeżeli to przemnożycie, to co robi pamięć, jakby to co zabiera wam powierzchnię dysku, to są tylko zdjęcia praktycznie, bo sam program bez zdjęć to jest kilkanaście, no może nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt kilo, tak, bajtów, tak, tutaj Państwu to nawet nie ma co nawet mówić, programu powiedzmy jakby nie było, tak, to co wam robi jakby to jest zdjęcia, które skanujecie, teraz ja mam jakieś tam rozdzielczości zeskanowane, Państwo możecie mieć dużo wyższej, możecie mieć zdjęcia z aparatów cyfrowych o dużo wyższej jakości te zdjęcia i one odpowiednio będą większe też, tak, ale kolejna zaleta wersji pendrive'owej, nie musicie Państwo dzisiaj się zastanawiać, jaką ja muszę wziąć pojemność, załóżmy, że stwierdzicie, że 1000 osób, 1000 zdjęć i na się 5000 osób, 1000 zdjęć i 1000 związków. Na razie wam wystarcza, kupujecie sobie 4 giga i myślę, że spokojnie wystarczy. Ale pomyśleliście tak, dobra, 4 giga, patrzycie za po roku pracy, dołączyliście znowu ileś tam zdjęć, znowu jakieś tam osoby, związki i patrzycie na pojemność tego dysku, jednak on już jest troszkę mniej, znaczy mniej miejsca macie, tak? Na przykład zostaje wam już tylko 10% tego dysku. To co trzeba zrobić? Kupić sobie większy i całą zawartość pendrive'a skopiować na większy, tak? Czyli zamiast 4 kupujecie sobie 8 giga Państwo, tak? I w tym momencie jakby macie problem rozwiązany, jeżeli chodzi o raz, że kopia, a drugi raz macie Państwo od razu no, do dyspozycji kolejne 4 giga, tak? Zabraknie to jeszcze inny. Ale tu wracając, czyli tę pojemność praktycznie można powiedzieć, to już sobie Państwo sami sterujecie, jeżeli chodzi o to, bo sami wiecie, ile macie danych. Jeżeli ktoś ma dużo tych ksiąg poskanowanych, pozałączanych do aplikacji, no to musi zobaczyć, ile ten katalog waży, tak? Czyli jeżeli on waży, nie wiem, 5 giga, no to musicie kupić co najmniej 8 gigowego, tak? Pendrive'a. Ale dlaczego powiedziałem, żeby nie skupiać się na pendrive'ie? Że zalecamy dysk. Nie dlatego, że pojemność, bo pojemność dzisiaj pendrive'ów, a oczywiście dysków będzie dużo większa, ale pendrive'ów myślę, że nawet te, które są dostępne, to i tak Państwu zaspokoją, że tak powiem, Wasze potrzeby genealogiczne, ale bardziej chodzi o to bezpieczeństwo, tak? Bo pendrive z samego założenia jest małym urządzeniem. Dysk taki przenośny, zewnętrzny, podłączany na USB, on jest niewielki, zmieści się do kieszeni, ale trudniej go i zgubić, łatwiej go wyczuć. To już jest coś, co jest, tak? Troszkę więcej waży niż pendrive i ponadto no, nie spowoduje takiej szybszej jakby możliwości jego uszkodzenia. Pendrive'y może upaść, coś się z nim stać. Dysk, no jednak w pokrowcu i można go sobie opisać, że to jest genealogia. Co więcej, na tym dysku nie musicie Państwo trzymać tylko programu. Jedyne, co my wymagamy, to jest plik DG Mobile, żeby jego nie ruszać. To, co macie w nim, to jest my się tym zajmujemy. A Państwo możecie przecież na tym pendrive'ie nie mieć tylko DG Mobile. Możecie mieć własne zbiory, skany, które porobiliście, jakieś pomocnicze dokumenty, które potrzebujecie gdzieś jeżdżąc, wykonujecie zdjęcia i tym podobne. To jest dysk do Państwa wykorzystania. My potrzebujemy tylko jeden katalog na tym dysku, nic więcej, tak? A Państwo sobie resztę dysku macie dla siebie, do swojej dyspozycji, tak? No to już ja nie wiem, czasowo chyba już wyczerpałem prawie, tak? Tu ja proponuję, jeżeli Pani chciałaby zobaczyć, ja proponuję podejść do nas, podłączymy tak, i zrobimy indywidualne edycje takie. Też. Zapraszam na krużganki, w takim razie na osobiste spotkanie, ale jeszcze nie teraz, bo jeszcze musimy zatrzymać pana Dariusza tutaj, ponieważ jesteśmy winni rozwiązania krzyżówki. Firma, zapraszam jeszcze tutaj. Tak, proszę bardzo. Upominek dla pana Dariusza. Dziękujemy za prezentację programu.